Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać się na naszym dzisiejszym spotkaniu i zaprosić na ten czwartek. W ten czwartek nasza 190. transmisja, 190. ceremonia i będziemy mówić o świadomości. Przechodzimy do tego nowego. Otwierają się drzwi, otwierają się nowe możliwości. I dokładnie teraz trzeba iść zgodnie z tym, co czujesz w Twoim sercu, świadomie kształtować Twoje życie, ten świat i wszechświat. Porozmawiamy o tym, jak odczuć słońce w Twoim życiu, bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz. Bo naturalnie jesteśmy w czasie wojny karmicznej, w czasie apokalipsy, w momencie, gdzie jest tak czarno i tak ciemno, że świata nie widać. I właśnie wtedy najważniejsza jest świadomość. Świadomość siebie, Twojej wartości, tego, kim naprawdę jesteś, ale również świadomość świata i wszechświata. Mądrość wyższa, bo to dzięki tej świadomości, dzięki tej złotej energii odnajdziesz drogę w ciemności. Wszyscy inni mogą się angażować w co chcą. Mogą siedzieć w błocie, bagienku i w mokradłach i tonąc coraz bardziej. Ty z tą świadomością zmienisz Twoje życie, ale automatycznie zmienisz Twoje otoczenie, ten świat i wszechświat. I może będziesz takim słońcem dla innych, które rozświetli również dla nich ich drogę, która pomoże im wyjść z mroku dokładnie teraz. Ale pamiętaj, żeby pomóc innym, trzeba najpierw pomóc sobie i trzeba być w pełni siły i mocy. I to osiągniemy w ten czwartek. W ten czwartek otrzymasz ten 190 klucz do szczęścia. To połączenie energii maga, czyli tego, który świadomie jest magiem transcendentnym i podąża swoją złotą ścieżką pomiędzy królestwem białego i czarnego maga, wykorzystuje wszystkie narzędzia, które stoją do jego dyspozycji, aby zmieniać ten świat i wszechświat według swoich świetlistych, mądrych, z mądrością wyższą wyobrażeń. Połączenie energii eremity, gdy coś się dzieje niedobrego, coś się blokuje, coś się hamuje, wycofujesz się do Twojej eremity, spotykasz się z Twoim wewnętrznym cieniem, musisz się z nim spotkać, musisz go zobaczyć, musisz go przepracować, musisz go zaakceptować i wtedy otwierają się wrota do Twojego wewnętrznego skarbca, do Twoich talentów, zdolności i tego wszystkiego, co masz tutaj, aby wpływać na Twoje życie, ten świat i wszechświat. Jeżeli ze strachu przed tym spotkaniem z wewnętrznym cieniem uciekasz, udajesz, że go nie ma, to tracisz bardzo, bardzo dużo energii. I na samym końcu w tej symbolice 190 skrywa się również zero, czyli błazen, ten, który z pełnym zaufaniem i z pełną radością i lekkością otwiera się na to nowe, odważnie idzie do przodu. Ta nazwa moim zdaniem zupełnie nie pasuje do tej energii, ale jest to tylko i wyłącznie moje osobiste odczucie. No i oczywiście na sam koniec mamy dziewiątnastkę, czyli słońce, szczęście i spełnienie. I ktoś mógłby powiedzieć, Mario, ty mówisz o słońcu, o szczęściu i spełnieniu, gdy tutaj takie rzeczy dzieją się wokół nas. Tak, bo pewne rzeczy zawsze będą się dziać. Ale pytaniem jest, czy one są częścią Twojego życia? Czy to jest część Twojego powołania, Twojej inkarnacji? A jeżeli tak, to może jesteś właśnie tą iskierką, która zmieni ten świat. Ale najpierw musisz zmienić Twoje życie, aby wpłynąć na ten świat. Tylko patrząc, rozpaczając i narzekając, wzmacniamy to, co negatywne. My to zasilamy naszą energią. Energia płynie za uwagą. Czyli jeżeli czegoś nie chcemy, a na tym się koncentrujemy, to to będzie rosło. Więc moje pytanie, kogo karmisz? Białego czy czarnego wilka? Ja karmię białego wilka i dlatego zapraszam Cię na ten czwartek. Do zobaczenia, Twoja Maria Bukardi.